działań wojennych, No, w 45. napływie ludności katolickiej, została znowu kościołem katolickim. No i w 1992 roku, jak święty Jan Paweł II powołał nowe diecezje i ustanowił właśnie Legnicą stolicą diecezji legnickiej, wyodrębniając ją z diecezji wrocławskiej, został kościół świętego Piotra i Pawła katedrą. Święty Jan Paweł II też odwiedził tą katedrę w 1997 roku, 2 czerwca. Jest piękna, no stara, no bo to już 700 lat, ale 500 lat reformacji, ale po prostu widać wieki, widać historię, widać no, historię tej ziemi, tych ludzi. Może poznać jeszcze imię pani? Ja Dorota z Lubania. Pani Dorota. Tak. Tak, pani Doroto, dziękujemy również. I Rok temu umarł nasz pierwszy biskup Tadeusz Rybak, pochowany w katedrze. Potem drugi jest emerytem, ksiądz biskup Stefan Cichy i teraz mamy biskupa Zbigniewa Piernikowskiego jako trzeciego biskupa naszej nowej diecezji. Tak jest. Pozdrawiamy również serdecznie. I dziękujemy. To kolejna katedra. Katedra pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła. Tak, apostołów. Ma takie dwie różne wieże, podobne, ale takie same. Nową dachówkę, kuranty. Naprawdę warto. No, ciekawa historia. I jako katedra piękna. Wewnątrz, gdzie jest dużo kaplic takich cmentarnych, takich z pochówkami. No, wartościowe. No i przede wszystkim nasza, nie? O to chodzi. Dziękujemy, pozdrawiamy panią. Szczęść Boże. Także kolejna katedra, katedra legnicka. Ciekawe, jaka będzie teraz. Bardzo prosimy. Halo, halo. Pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Teresa z Warszawy. Witam, szczęść Boże. Katedra warszawska, choć nie królowa katedra, mimo że stolica, bo mieliśmy wcześniejsze stolice. Między innymi Poznań, tam pani podrzucę, bo się zastanawia, jak to pochowany, Mieszko ich Dobry. A następna Gniezno, później Kraków, najdłużej bodaj, no i teraz Warszawa. Nie budowana jako katedra, w związku z czym nie ma typowej budowy katedry, nie ma takiego obejścia, gdzie można w ambicie przejść i przeprowadzić w złą pogodę drogę krzyżową, bo po prostu była budowana jako kolegiata. Jako kościół farny, później kolegiata. W związku z czym no, taką typową budowę ma, kiedy prezbiterium kończy się ścianą i nie ma ambitu. Dopiero ogłoszona, co właśnie się zastanawiam do tej pory, takie troszkę smutnawe, bo mieliśmy przecież króla, który tu rządził, by nie powiedzieć królika, Stanisława Augusta Poniatowskiego, bo nie za bardzo godnie rządził, dlatego tak powiedziałam, który nie podniósł ani władzy duchowne do godności katedry, dopiero czasy rozbiorowe. Także no, tutaj trochę taka zadziwiająca historia. Kościół, który był zupełnie zrujnowany w czasie wojny, druga wojna, znaczy powstanie warszawskie, gdzie walczyły bataliony, między innymi Wigry, i są tablice batalionów Armii Krajowej, chłopców, którzy walczyli. Dosłownie w katedrze były walki. Niemcy atakowali z zewnątrz, między innymi Goliatami, to znaczy po prostu wjechali w ścianę. Katedra w większości była ruiną, strop runął, wyposażenie przestało istnieć, katedra płonęła. Niewiele rzeczy jest oryginalnych. Wschód, zachód, północ, północna ściana, prawda, trochę fasady. Z wyposażenia niewiele zostało, bo poskładany z kawałków nagrobek marszałka Małachowskiego. To przodek naszych Małachowskich, którzy też mieliśmy marszałka Małachowskiego. Przetrwał cudowny Chrystus, bo tu nie mamy Matki Bożej Cudownej, tylko krucyfiks Baryczkowski, który w czasie powstania
ksiądz z katedry wynosił, płonącej katedry wynosił kamienny krucyfiks, który ma ludzkie włosy, Chrystus, który ma ludzkie włosy, wynosił na plecach, wybiegał i udało mu się uratować. To fundowany przez rodzinę Baryczków, dlatego Baryczkowski tak zwany. Tak, i ten krucyfiks, prawda, pani? Tak, Teresu? Kogo jeszcze mamy? Mamy świętego arcybiskupa Szczęsnego Felińskiego i jego kaplicę. Mamy kaplicę prymasa Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Niestety dotąd nie świętego, pomimo że mieliśmy papieża Jana Pawła II. I to jest powodem mojego ogromnego zdumienia, że prymas Stefan Wyszyński do tej pory jeszcze nie jest świętym. Trwa proces beatyfikacyjny, więc jest sługą Bożym. W podziemiach są pochówki, no przede wszystkim prymas Stefan Wyszyński, później prymas Glemp. Prezydent Wojciechowski, nasz pisarz, no można powiedzieć nawet wieszcz, bo historyczny, Henryk Sienkiewicz. Niektórzy mówią, że jest pochowany król Stanisław August Poniatowski, co nie jest prawdą, bo byłam osobiście na wystawie, którą dyrektor Kwiatkowski, dyrektor łazienek, niezapomniany, usunięty z łazienek i taki urzędnik go zastąpił z ratusza niestety i chyba przypłacił to życiem. Byłam na wystawie w łazienkach, gdzie były wystawione to wszystko, co znalazł dyrektor Kwiatkowski, czyli pozostałości po królu. Był pani to płaszcz, Tereso. Płaszcz, jeden guzik i jeden kapeć. I to chyba jest pochowane. W każdym razie nie chciałabym uświadomić, że nie mamy pochowanego, aczkolwiek tumba jest, no pamiątkowa bardziej. Pani Tereso, musimy powolutku lądować, ponieważ... Lądujemy. Tak. Najważniejsze wydarzenia, jakie były. Pierwszy to był taki sąd pomiędzy Polską a Krzyżakami, którzy wygrali Krzyżacy. Ogłoszenie Konstytucji 3 maja, no niesamowite, prawda? Druga Konstytucja świata, pierwsza Konstytucja Europy. Dwie koronacje, dwa nieszczęśliwe królowania, dwóch Stanisławów, Leszczyński i właśnie nasz król albo królik Stanisław August Poniatowski. Lewa strona kościoła to są pozostałości, które zostały... kanonicy pochowani, znaczy nagrobne, znaczy płyty nagrobne. Pani Tereso, i tu już musimy się zatrzymać, niestety. Nie zostało, prawie, że. Pani Tereso. No to jest tak zwana... Halo, halo, Pani Tereso, czy Pani nas słyszy? Między innymi halo, halo, halo. Między innymi Słowacki. No niestety, ale musimy już za chwileczkę zatrzymać się, ponieważ kolejny program przed nami, ale Pani Teresie dziękujemy za takie no, zapałem i wypowiedzenie tych słów o katedrze, archiatedrze warszawskiej, tak ważnym miejscu. Dziękuję wszystkim, którzy zabrali dzisiaj głos i też niech to będzie dla nas taka zachęta do tego, aby poznawać swoje katedry, aby do tych katedr pielgrzymować, aby je nawiedzać i tam również podczas modlitwy zanosić do Pana Boga te prośby, także za pasterzy poszczególnych diecezji. Bóg zapłać za to spotkanie, 13 minut po godzinie pierwszej, a przed nami program interwencyjny Po stronie prawdy. Witamy Państwa bardzo serdecznie w programie interwencyjnym Po stronie prawdy. Dzisiaj jesteśmy z mieszkańcami Gliwic, a witają się z Państwem Adam Ślusarski, Gabriela Schroeder. Nie chcemy zaplombowania naszej kamienicy. Otóż mieszkańcy ulicy przy Górnych Wałów obawiają się tego, że na skutek inwestycji zostaną zaplombowani. W jaki sposób? Otóż mają okna swoich mieszkań, które wychodzą na podwórko i są to jedyne okna na świat, ponieważ tak jest skonstruowana ta kamienica, że nie ma po prostu innych okien. Są racje inwestora za tym, aby jednak postawić budynek, który spowoduje, że te okna już nie będą widzieć innego światła dziennego. Są to racje historyczne. Czy racje historyczne, czy też racje mieszkańców, racje życiowe, które wezmą górę. Zapraszamy Państwa na ten pasjonujący i ciekawy przypadek.
Pani Janina Żytecka jest naszym pierwszym rozmówcą. Pani Janina jest mieszkanką budynku, który znajduje się za naszymi plecami. Obok tego budynku mały placyk, na którym ma powstać budynek mieszkalny, piętrowy budynek mieszkalny. Państwo od lat protestują, żeby nie było tutaj żadnej zabudowy. Dlaczego i w jaki sposób państwo się o tym dowiedzieli? Od 11 lat jesteśmy po prostu gnębieni, nękani, że ten plac będzie zabudowany. Nasz budynek jest w kształcie podkowy i 36 mieszkań i 123 okna wychodzą tylko na tą jedyną przestrzeń życiową. Ten plac po prostu spełnia w tej chwili rolę płuc, którymi oddycha cała starówka, a poza tym jest to też wentylator, gdzie jest ujście z śląskiego smogu. Z chwilą, gdyby ten nasz... dlaczego ten plac jest niezabudowany od wojny po prostu? Dlatego, że powstał... W 70-tych latach kopalnia Gliwice wybudowała te dwie oficyny pięciopiętrowe i tylko dlatego budowano, bo ten plac jest niezabudowany był, żeby była przestrzeń jakaś życiowa. No i teraz nie zgadzamy się po prostu na zabudowę, bo nasze mieszkania będą ciemne, nie będzie przepływu powietrza i ujścia śląskiego smogu, a poza tym, gdyby rzeczywiście zabudowano, to płacilibyśmy bardzo duże rachunki za energię elektryczną. Więc nie wiem, kto by pokrywał, chyba ci, którzy by nas zabudowali, musieliby te rachunki pokrywać, bo nas nie będzie stać na to. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Już kilkakrotnie miał tu powstać budynek i dzięki państwa protestom ten budynek nie powstał, tak? Od 2007 roku po prostu protestujemy, żeby nas nie zabudowano. No i myślę, nie wiem, jakim synonimem należałoby określić nas, gdybyśmy nie protestowali. Po prostu poczytano by nas za ludzi bez rozumu, idiotów. Pani Janino, czyją własnością jest ten plac, który znajduje się przed państwa budynkiem? Że nie rozumiem. Czyją własnością był ten plac, który znajduje się przed państwa kamienicami? Czy to był plac miasta? Nie wiem, czyją własnością, ale od czasów wojny ten plac w ogóle był niezagospodarowany. I z chwilą, gdy ksiądz proboszcz chciał, żeby rozmawiał z miastem, żeby ten placyk był po prostu tym, no, parkingiem. I od tego momentu zainteresowano się tym placem. Od 2007 roku. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, mieszkańcy kamienicy, która znajduje się za naszymi plecami, nie chcą, aby ten placyk, który przed ich kamienicą się znajduje, został zabudowany, gdyż pogorszy to jakość ich życia. Po stronie prawdy zostańcie Państwo z nami. Za chwilę rozmowa z kolejnymi osobami. Naszym kolejnym rozmówcą jest pan Andrzej Wieczyrak, mieszkaniec Gliwicy. Panie Andrzeju, to do pana pani Janina i mieszkańcy zwrócili się z prośbą o pomoc, o interwencję, o pisma. No więc pan tak zaangażował się również w tę sprawę. Jak pan patrzy na podejście władz do tego, ponieważ wiemy, że i to co mówiła tutaj pani Janina, już była kilkukrotna próba zabudowania tego terenu, ale spełzła na niczym. Miasto odpuściło, sprzedało ten teren później wspólnocie mieszkaniowej. Ona sprzedała kolejnemu inwestorowi. No i ten inwestor twierdzi, no mam prawo budować, więc no dlaczego miałbym nie budować, skoro chcę? Mam prawo, jestem inwestorem. Czy
pewnym etapie historycznym tej sytuacji nie popełniono jakiegoś błędu, który uchroniłby mieszkańców przed tym zamknięciem, ich zaplombowaniem, no bo przecież wiedziały chyba władze miasta o tym, że no dlatego odstąpiły od tej budowy, że mieszkańcy protestują, bo będzie po prostu za ciemno, więc sprzedały ten teren inwestorowi pod zabudowę. Jeżeli można, ale rzeczywiście pani Janina do nas się zwróciła, jeszcze do jako Rady Osiedla, wtedy pełniłem funkcję przewodniczącego tejże, z prośbą o pomoc. My zaczęliśmy zapoznawać się z planami i rzeczywiście chciano wybudować budynek. Zarówno lokatorzy, jak my jako Rada Osiedla Śródmieście wyraziliśmy swoją negatywną opinię i projekt na jakiś czas umarł, który jak hybryda odrodził się jeszcze dwukrotnie. I nie komentując tego w żaden sposób, ja powiem tak, na prezydencie wybranym naszymi głosami przez nas, który jest tylko i wyłącznie zarządcą wspólnoty, jaką jest miasto i wspólnej przestrzeni, wydaje mi się, spoczywa obowiązek dbałości w pierwszej kolejności o interesy mieszkańców. I jako dobry gospodarz, po trzech protestach i nieudanych próbach zabudowania tych ludzi powinien przychylić się do ich sugestii, sugestii proboszcza, sugestii architektów, żeby ten plac pozostawić otwartym. W gęsto zabudowanym centrum borykamy się z problemem smogu. Borykamy się jako miasto do tego stopnia, że często normy są przekroczone u nas bardziej niż w legendarnym Krakowie, gdzie podobno jest tak ciężko. I nie zabudowuje się takiego terenu. Ja wiem, że prezydent ma swój plan walki ze smogiem, który polega, jest to nowatorski plan. Na początku wycięto drzewa ze Śródmieścia, wielką masakrę drzew przeprowadzono. Następnie w ramach wzmożonej walki ze smogiem zlikwidowano komunikację tramwajową jako nieekologiczną i zastąpiono ją autobusami, po czym wpuszczono w centrum miasta przelotową drogę szybkiego ruchu. Normy są tu przekraczane notorycznie, więc mając te fakty przed oczyma, nie zabudowuje się, nie zagazowuje się ludzi. Zwłaszcza, że ta kamienica nie wyglądała, nawet konserwator zabytków mówi, że to trzeba by zastosować zabudowę pustej przestrzeni w zwartej starówce. Ale zarówno ten budynek, jak i te dwie dobudowane oficyny, one były niższe, tak jak oficyny w starych kamienicach, nie były mieszkalnymi z mieszkaniami tylko i wyłącznie na tę dziurę. I to powinien uwzględnić zarówno architekt, jak i urbanista, a przede wszystkim gospodarz, jakim jest prezydent. Powinien uwzględniać w pierwszej kolejności interes mieszkańców. To z naszej woli, z woli mieszkańców jest prezydentem. I naprawdę korona mu z głowy nie spadnie, jak wsłucha się w głos mieszkańców. A od lat, już nie będę dużo mówił, od lat władze miejskie twierdzą, że one wiedzą lepiej od mieszkańców, a mieszkańcy to tylko przeszkadzają w dobrym zarządzaniu miastem. Nie podchodzi tak gospodarz do swojego poletka. Nawet ekonom, który był pracownikiem najemnym, liczył się z głosem ludzi, którzy mu podlegali. A to nie są ludzie, którzy podlegają prezydentowi. To są jego wyborcy. My jesteśmy wolnymi ludźmi, a nie pańszczyznianymi chłopami, że można rozsprzedać całą przestrzeń wspólną, naszą, miejską, komukolwiek, bo pieniądze są potrzebne na inwestycję hala podium, która jest oczkiem w głowie pana prezydenta. Przepraszam za uniesienie, ale ja rozumiem mieszkańców. To jest koszmar. Jeżeli się wygrało już 3 bitwy o to, żeby nie być zabudowanym za żywego i ma się przed sobą czwartą, to jak można wierzyć, że to będzie ostatnia? Może będzie 5., 6., 7. I tak ludzi się nęka. Co z tego, że wygrają jedną batalię, jak się okaże za 2 lata jest kolejny inwestor i kolejny plan zabudowy. To jest nękanie i w państwie prawa nie powinno do czegoś takiego dochodzić. Przepraszam za długą wypowiedź. Dziękuję, mówił pan Andrzej Pieczyrak. Proszę państwa, zaprosiliśmy władze miasta na nasz program, zarówno pana prezydenta, jak również przez formularz kontaktowy, również radnych miasta. Jak państwo widzicie, nikt z Rady Miasta, z Urzędu Miasta, ani od pana prezydenta na naszym programie się nie pojawił. Odpisano nam tylko
uprzejmie dziękuję, tu cytuję, za zaproszenie do przygotowywanego przez Państwa programu. Z przykrością informujemy, że nie możemy z niego skorzystać. I dalszej treści nie będę czytał. No, ciekawe, co takiego wskazuje na to, że władze miasta nie mogą skorzystać z tego zaproszenia. Czyżby to wskazywało, że ktoś zakazuje? Nie wiem. Tak zostało to odpisane. Państwu zostawiam to do komentarza. Zapraszamy na dalszą część naszego programu. Powracamy, szanowni państwo, do rozmowy z lokatorami kamienicy, która znajduje się za naszymi plecami, pani Maria Bogusławska. Pani Mario, jak pani patrzy na tą inwestycję? Od tylu lat walczycie, żeby żaden budynek nie powstał. Czy macie jeszcze nadzieję, że coś się zmieni? No, ja bym chciała poruszyć jeszcze jedno zagadnienie, o którym tutaj nie mówiliśmy. Szkoda, że nie ma inwestora wśród nas, tego właściciela firmy Elipsa, który wykupił ten placyk, bo chciałabym go zapytać, czy on ma wszystkie zezwolenia konserwatora zabytków, archeologa, które powinien mieć. Nie wierzę w to, że ma. Czyli będzie to prawdopodobnie taka troszeczkę na dziko inwestycja. A ja się obawiam jednego. Jak tutaj wjedzie ciężki sprzęt budowlany i naruszą nam grunt, to fundamenty naszych średniowiecznych budowli nie wytrzymają tego. W tym kościół, który jest kościołem najstarszym w Gliwicach, na pewno będzie poruszenie pewne. Ja się tego najbardziej obawiam, bo zaciemnienie można jeszcze przeżyć, ale jak nam runie kamienica, to gdzie pójdziemy? I kto będzie za to odpowiadał? I dlatego tutaj powinien być inwestor i pokazać nam wszystkie zezwolenia. Dopóki tego nie będzie, no to my chyba jesteśmy skazani, jak tam powiedział, na kolejne protesty tego typu. Ale będziemy protestować do śmierci. Przejdę jeszcze do rozmowy z panią Janiną. Pani Janino, pisali państwo protesty do różnych instytucji, do władz miasta. Czy ktoś wam w tej sprawie pomógł? Nikt nie pomógł. Nikt nie pomógł. Jesteśmy skazani po prostu na siebie. I po prostu chcą nas zamurować. Z naszych mieszkań zrobić ciemnice. Cele więzienne. Pytam, kto będzie płacił za energię elektryczną, bo będziemy zmuszeni korzystać z energii elektrycznej. A w tej chwili rachunki będą bardzo duże. Dziękuję bardzo. Przejdę do rozmowy jeszcze z kolejnym mieszkańcem. Pana godność? Wal Stanisław. Panie Stanisławie, jak pan ocenia tą sytuację? No, ja tu mieszkam 46 lat w tej chwili. Aż by się prosiło, tu niska zabudowa, żeby była jakieś może. Nie mamy tutaj w ogóle już teraz sklepów warzywnych. Sklep najbliższy to rynek mały i dopiero kupę. Powstały jakieś sklepy inne nam niepotrzebne wcale. Za warzywami musimy gdzieś tam ganiać gdzieś tego. No, tutaj aż się prosi, żeby przyjeżdżają wycieczki, wesela są czasami. Autobus nie ma gdzie stanąć. Staje gdzieś tam z boku przystanku drugiego, nie? Obok. No i jest tragedia, nie? Zatłoczone miasto. Zwycięstwa już jest pusta prawie. Tam tylko BMW-ce się prześcigają, nie? Wieczór po 22:00 i nikt na to nie reaguje, nie? I tak samo tu się robi. A jak to jest z tym nasłonecznieniem państwa mieszkać, z tym światłem? No światło jakby nas zamknęli. W tej chwili jeszcze coś tam dochodzi, nie? Jak słońce jest ze wschodu, z jednej strony troszkę świeci, później z drugiej, nie? Na oficynę, a tak jak nas zamkną, to już będzie koniec, nie? No. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, jak słyszymy, lokatorzy boją się zaplombowania swoich kamienicy. Przypomnijmy, znajdujemy się w Gliwicach. Mówimy o problemie mieszkańców, którzy boją się zaplombowania własnej kamienicy. Jak mówiła również jedna z poprzedniczek, boją się, że z tych kamienic zostaną ciemnice. Proszę państwa, kontaktowaliśmy się również z inwestorem, zapraszając go na program. Wystosował również do nas list w dniu dzisiejszym, w którym przeczytam tylko początek
Dziękuję za zaproszenie do udziału w programie telewizyjnym dotyczącym inwestycji przy ulicy Raciborskiej w Gliwicach. Nie uważam jednak, aby mój udział w programie był konieczny ani celowy. Przedstawiona przez Państwa formuła spotkania nie pozwoli na spokojne przedstawienie warunków technicznych inwestycji i konstruktywną wymianę stanowisk. Szanujemy Pana stanowisko, no i my rozmawiamy z tymi, którzy na nasz program przyszli. Reszty Państwa pisma nie będę czytał. Pani doktor habilitowany Katarzyna Lisowska, również mieszkaniec Gliwicy. Pani doktor dysponuje, widzę tutaj również pewnymi zdjęciami, które faktycznie mówią o tym, że tutaj stała kiedyś kamienica i był to teren zabudowany. Więc rzeczywiście na przedwojennych zdjęciach widać i inwestor się na to powołuje. Tutaj mamy te oficyny, gdzie mieszkańcy boją się tego, że zostaną odcięci od świata i od światła. A tutaj rzeczywiście jest budynek, który istniał przed wojną. Ale proszę Państwa, no, czy my żyjemy w tamtych czasach? Przecież czasy się zmieniły i są trochę inne standardy. Jeżeli kiedyś wynajmowano, przepraszam, biedocie, mieszkanie w oficynie za grosze i tam dzieci w tej piwnicznej izbie cierpiały, chorowały, umierały na gruźlicę, to chyba nie o to nam dzisiaj chodzi, prawda? Więc myślę, że jeżeli inwestor się powołuje na to, że chce tutaj się w tę tkankę Starego Miasta wkomponować, to niech pomyśli raczej o parterowej zabudowie. Rzeczywiście można tutaj zrobić ciąg sklepików, prawda, z których korzystaliby mieszkańcy, ale nie budować wielopiętrowy budynek, do którego przyjdą mieszkańcy ze swoimi samochodami, których nie będzie gdzie zaparkować, bo i tak nie ma tutaj gdzie zaparkować w Śródmieściu i który po prostu spowoduje, że ci mieszkańcy, którzy tutaj od lat mieszkają w takich warunkach, w jakich mieszkają, nagle ich warunki życiowe się dramatycznie pogorszą. No to nie jest fair, tak, robić komuś coś takiego. Mają ludzie własnościowe mieszkania i one nagle stracą na wartości, a ich jakość życia w tych mieszkaniach, no z jakiej racji? Dlatego, że inwestor rządzi? No tak nie powinno być. Inwestor powinien tutaj ludzką twarz pokazać i dostosować się do warunków. Pani profesor, w strasznym mieście, w strasznych mieszkaniach, strasznie mieszkają, straszne mieszkanie, mieszkańcy kopciem i pleśniem pełznie po ścianach, w strasznym mieście, w strasznych mieszkaniach. Pani również ma pewien tutaj utwór z tamtych czasów, mówiący o tym zdjęciu, które tutaj widzimy. Ci mieszkańcy również uskarżali się na ten los. Co pisali? Właśnie się zastanawiam, czy kanon lektur się chyba zmienił w międzyczasie, bo za moich czasów jeszcze czytaliśmy wiersz w piwnicznej izbie Marii Konopnickiej, a inwestor chyba nie, więc dedykuję mu tych kilka linijek. W piwnicznej izbie zmrok wczesny zapada, wilgotny, a ponury, mętnymi szyby, drobne okienko, w brudne patrzy mury. W piwnicznej izbie głos dziecka słychać, moja mateńko, moja rodzona. Czy gdzie indziej dzieci chodzą w słoneczku i nie mieszkają jak my w piwnicy i widzą het obłoki? Oj, widzą, synku, widzą wszyściutko, caluśki świat szeroki, a nie ma takich murów dokoła, że aż się przegiąć trzeba, żeby choć skrawek, choć odrobinkę zobaczyć czasem nieba. Więc myślę, że nie do tej tradycji chyba inwestor chce nawiązać, budując tutaj swój zaplanowany budynek. Miejmy nadzieję, że on nie przesłoni świata i światła mieszkańcom. Panie profesor, inwestor jak inwestor, ale również władze zarówno miasta, jak i konserwatorzy zabytków i wojewódzkie również instytucje w tej kwestii nie widzą problemu. Mówią, że no skoro stał tu przed wojną budynek, no to taka była tkanka miasta, więc trzeba ją teraz odrestaurować. Zadam takie może dziwne pytanie. Czy dla pani ta tkanka miasta i te budynki to jak ząb, którego trzeba uzupełnić, jeśli nie ma, no to trzeba stawić nowy? Czy też w tym wypadku można skorzystać z tego, że no nie ma już tego budynku, bomby go zburzyły, czy coś innego. No, skorzystajmy z tego, czy też jednak trzeba się uprzeć, żeby odrestaurować ten budynek. No i pytanie, w jakiej formie go odrestaurować? Czy w takiej, w jakiej on istniał, czy też w innej? Ja powiem przewrotnie. Ja stoczyłam z władzami naszego miasta niejedną bitwę o zachowanie historycznej tkanki miasta, o zachowanie tych kamieni brukowych, które miasto likwiduje i wymienia na betonową kostkę, o zachowanie właśnie układów urbanistycznych, alej lipowych w tym mieście i tam nikt nie wzruszał się tym, że to jest historyczny element naszego miasta, który trzeba chronić. To w ogóle było traktowane jako argument zupełnie nieistotny. Tak? Tam się stawiało na nowo. Więc tutaj mowa o tym, że chronimy historyczną tkankę miasta, to jest znowu argument wyjęty jak królik z kapelusza.
Panie profesor, czytając uzasadnienia architektów, można spotkać takie oto opracowania, że jest taki trend, no gdzieś ten trend zawitał, że no chociażby, nie wiem jak piękna była kiedyś dana dzielnica, czy też kamienica, czy zespół kamienic, to jeśli odbudowujemy to, co zostało zburzone, to nie musimy odbudowywać według danego stylu architektonicznego, tylko możemy odbudować już po nowemu, możemy tu stawić plastik, szkło, aluminium, co chcemy, no bo tak też historycznie było, że gdzieś jak była epoka gotyku, no to jak przyszła następna, to budowano już w innej architekturze, no ale tutaj w tym wypadku, czy to jest pójście na, nie wiem, na łatwiznę dla inwestorów, czy też to jest rzeczywiście taki zamysł, który ma mówić o tym, że faktycznie odbudowujemy, ale no, Zamek Królewski też moglibyśmy odbudować na wzór Pałacu Kultury i Nauki. Ja oczywiście nie jestem specjalistą w dziedzinie architektury ani urbanistyki, ale powiem tyle, że znaczy, na pewno dopuszczalne są takie nowoczesne wstawki. Takim przykładem, który kiedyś raził Gliwiczan przed wojną, to jest chyba największy zabytek architektoniczny, jaki mamy w Gliwicach, to jest dom tekstylny Weichmana, projekt autorstwa Mendelssohna, słynnego projektanta niemieckiego, który pierwszy na świecie projektował coś, co... Pierwsze domy handlowe, takie jak później się rozpowszechniły. I ten budynek kłuł w oczy Gliwiczan w tej eklektycznej ulicy Zwycięstwa, gdzie to wszystko było z przełomu wieku, trochę inaczej wyglądało, a dzisiaj się nim szczycimy. Więc ja myślę, że tutaj można zbudować coś nowoczesnego w formie, co będzie współgrało z otoczeniem. Tylko to oczywiście musi być projekt z najwyższej półki. Przepraszam, a przed wojną jak się nazywała ta ulica? Bo jeśli teraz jest Zwycięstwa, to Zwycięstwa kogo, nad kim i w jakiej wojnie? Ulica nazywała się Wilhelmstrasse. Nie ma do czego wracać. No to są trudne losy miasta pogranicza, tak, które przechodziło wielokrotnie z rąk do rąk. Tak. 300 lat panowania Piastów Śląskich, 300 lat czeskich, i potem 300 lat niemieckich. No i teraz można powiedzieć, że kolejka zaczyna się od nowa. Tak. Zaczęła się po II wojnie światowej. Dziękuję, mówiła pani doktor habilitowany Katarzyna Lisowska, mieszkanka Gliwic. Jak widać, proszę państwa, historia uczy, ale też powoduje problemy i to bardzo, bardzo realne problemy. Zapraszamy do państwa do tego, aby pozostać z nami. Być może z tego również wypłynie jakaś nauka, która być może w państwa przypadku spowoduje, że naukę z tej historii wyciągniemy wszyscy razem. Pani Krystyna Lubowicka, mieszkanka kamienicy przy ulicy Górnych Wałów. Jak pani patrzy na tą inwestycję? Ja uważam, że to będzie tak, jak będziemy zamknięci jak w getcie. Do światła żadnego nie będzie. No przecież to jeszcze ktoś wyżej mieszka, to ma to okienko na świat. Natomiast niższe kondygnacje, co będą robić? Przecież to jest coś strasznego, nie mogą tu zrobić parkingu. Zamiast budowy, przecież to by był wspaniały parking. Przy kościele ludzie przyjeżdżają, wycieczki różne. Dlaczego nie może być tylko jakaś tam wymyślona budowa? Bo ktoś, nie wiem, jakiś znajomy, nie wiem komu to sprzedano. I on będzie robił, co on będzie chciał. To tak nie może być. Przecież niech się liczą w końcu z ludźmi, z lokatorami, z obywatelami. Tyle, co miałam powiedzieć. Dziękuję bardzo. Przejdę jeszcze do rozmowy z kolejnym mieszkańcem, pan Jan Franiak. Panie Janie, jak pan widziałby zagospodarowanie tego placyku, który znajduje się przed waszą kamienicą? No zapewne nie postawienia budynku tej wysokości, które są oficyjne. No bo w okresie jesienno-zimowym to my słońca nie zobaczymy, tak? Poza tym tu ma być jeszcze wybudowany parking podziemny. No i jest wielkie zagrożenie, że mogą ścianę popękać. O tym była już mowa. W jaki sposób jeszcze ta inwestycja według państwa wpłynie na pogorszenie jakości życia? Bo ten temat jakby przewija się ciągle w państwa wypowiedziach. No, jeżeli będziemy zasłonięci, słońca nie będzie, no to nie wiem. Do psychiatry chyba będziemy musieli. Czy pan jest również mieszkańcem tej kamienicy? Jak pan patrzy na tą inwestycję i jakby pan widział to zagospodarowanie tego placu? Jak to powinno wyglądać? Znaczy, przede wszystkim można bardzo łatwo
określić, że pogorszy się jakość życia ze względu na brak powietrza. W okresie letnim, kiedy wszystkie okna kuchenne są otwarte na oficynę, to właściwie w ramach podwórka, w miejscu, gdzie powietrze stoi, no to czuć właściwie wszystkie zapachy od wszystkich ludzi, którzy w danym momencie gotują obiad. Jeśli my to podwórko jeszcze zamkniemy i nie będzie w ogóle przewiewu, no to wiadomo, że nasza jakość życia się pogorszy. No w Polsce generalnie wieją wiatry zachodnie. Zachód jest w takim kierunku, że zacznie właśnie nowy budynek, całkowicie zamknie dopływ powietrza do oficyny. No i nowy budynek tej wielkości, no to jednak będzie słabo wyglądało, no bo będziemy całkowicie zamknięci. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak słyszymy, mieszkańcy są zgodni, że nie chcą inwestycji na swoim podwórku po stronie prawdy. Naszym kolejnym rozmówcą jest pan Petros Tovmasyan, od Bajtla mieszkaniec Gliwic. Panie Piotrze, tak? Panie Piotrze, proszę powiedzieć, ponieważ pana również tutaj mieszkańcy prosili również o pomoc w tej sprawie, jako osobę młodą, kreatywną, no taką, która może też pomóc. Jak pan widzi możliwość tutaj pomocy? No i przede wszystkim, na kim pana zdaniem spoczywa ta taka odpowiedzialność za to, aby pomóc tym mieszkańcom, bo nie chcą być po prostu zamurowani, nie chcą żyć w ciemnicach. Otóż ja reprezentuję Radę Osiedla Śródmieście, ale też Stowarzyszenie OSOM Gliwice, które od wielu, wielu lat walczy o to, żeby starówka po pierwsze zachowała jakby swoje funkcje, bo jest to tak naprawdę jedna z najpiękniejszych, to jest jedna z najpiękniejszych starówek na Śląsku. Nasz rynek jest jednym z najpiękniejszych rynków w Polsce, ale są też inne przykre rzeczy dotyczące Gliwic. Otóż Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów w Europie, a Gliwice jest w pierwszej trójce najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce. I tak naprawdę smog jest ogromnym problemem w naszym mieście. Jeżeli kamera zrobi obrót o 360 stopni, to nie znajdziecie Państwo na przestrzeni kilkudziesięciu albo nawet kilkuset metrów ani jednego drzewa. No może jest jedno za mną, tam przy tym placu, który będzie pewnie ścięte, żeby zbudować tą inwestycję. I tak naprawdę w tym miejscu, to jeszcze kilka lat temu to miejsce należało do miasta. Jako OSOM Gliwice składaliśmy wniosek w budżecie obywatelskim o to, żeby zbudowano w tym miejscu skwer. To miejsce byłoby idealnym miejscem, żeby dać jakieś płuca mieszkańcom tych arterii. Już nie mówiąc o tym, że wielokrotnie składaliśmy wnioski o to, żeby nie można było ruchu samochodowego prowadzić centrum miasta. Taka inwestycja tego skweru kosztowałaby około 1 200 000 zł. Miasto nie chciało czegoś takiego zrobić, próbowało zarobić na tym terenie. Całą nieruchomość, która tutaj jest, sprzedał za nieco ponad 1 000 000 zł inwestorowi i teraz inwestor zbuduje tam co chce. Proszę Państwa, my nie jesteśmy biednym miastem. Jesteśmy miastem, które chyba jest ewenement na skalę Polski i Europy. Zbudowaliśmy za 480 milionów złotych halę sportową bez żadnych dodatków z Unii Europejskiej, z funduszy krajowych, z własnych środków, a tak naprawdę nie mieliśmy może 1 000 000 zł na to, żeby w samym najpiękniejszej części naszego miasta, bo tutaj naprzeciwko mnie jest rynek, tutaj jest zabytkowy, najstarszy kościół w Gliwicach, a tak naprawdę to są chyba najpiękniejsze uliczki, najlepszej nieruchomości, najdroższa nieruchomość, jaka może być w centrum. I my w tym miejscu zbudujemy tak naprawdę ciemnicę, bo jeżeli w tym miejscu powstanie cokolwiek wyższego niż piętro, to tak naprawdę mieszkańcy parteru i drugiego piętra po prostu będą mieszkać w ciemnicy. Spadek wartości nieruchomości będzie ogromny. Tam jest kilkadziesiąt mieszkań i tak naprawdę kto będzie chciał, jeżeli ktoś będzie chciał sprzedać, kto będzie chciał kupić takie mieszkanie, w którym nie ma światła dziennego. Ale naprawdę już nie o to chodzi, bo to nie jest tylko sprawa, ja też jestem mieszkańcem Śródmieścia, ale nie jestem mieszkańcem tej kamienicy. To nie jest tylko i wyłącznie sprawa tego budynku, to jest sprawa naszego miasta. W naszym mieście w kwestii jakby ścisłego centrum są podejmowane decyzje ekonomiczne, tak? Czyli nam się to opłaca lub nie. Ale kiedy mówimy o samym centrum zabytkowego średniowiecznego miasta, to nie możemy się zastanawiać nad tym, czy nam się to opłaci. Może miasto zarobiło 1 000 000 zł, ale straciliśmy szansę na zbudowanie czegoś pięknego w samym centrum tego miasta. Mamy bardzo mało terenów zielonych. I
to nie jest strata. Miasto cały czas ma szansę na to, żeby odkupić, bo miasto już wielokrotnie podejmowało takie decyzje. Miasto może poprawić swój błąd, może odkupić ten teren i zbudować tam skwer. Mi się wydaje, że jeżeli mieszkańcy będą o to walczyć, będą pokazywać, może się uda przed wyborami podjąć taką mądrą decyzję, bo nieopodal kilkadziesiąt metrów stąd jest plac po starej synagodze, który miasto najpierw sprzedało inwestorowi, a potem jakby gdy okazało się, że inwestor nie może na tym terenie niczego zbudować, miasto odkupiło ten teren i teraz będzie tam budowało muzeum. Dlatego musimy jako mieszkańcy walczyć o to, żeby było nas stać na piękne miasto, bo jesteśmy bardzo bogatym miastem, ale tak jak mówiłem, ogromnie zanieczyszczonym, miastem, w którym brakuje zieleni, miastem, w którym jest ruch samochodowy, przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu i miastem, który jakby niestety w kwestii takiego życia się cofa. Stowarzyszenie Osąg Gliwice od lat walczy o bardzo wiele różnych rzeczy dotyczących Śródmieścia, na przykład wyrównania szyldów, na przykład postawienia tutaj donicek z drzewami, takich rzeczy, żeby najważniejsze uliczki naszego miasta, najpiękniejsze ulice naszego miasta nie były jakimiś betonowymi uliczkami, betonowymi domami bez zieleni. Naprawdę nas na to stać. Prezydent Frankiewicz jest w kwestiach ekonomicznych dobrym zarządcą, ale nie rozumie zupełnie tego, że miasto nie jest tylko po to, żeby zarobić pieniądze, że kasa miasta nie jest po to, żeby tam gromadzić jak najwięcej środków i zarabiać na każdym metrze kwadratowym, bo można go ekonomicznie dobrze sprzedać. Ponieważ tak, oni mogliby bardzo o to powiedzieć. No, gdybyśmy zbudowali, stracilibyśmy tyle i tyle, sprzedaliśmy, zarobimy tyle i tyle, pewnie będzie z czynszu, większy czynsz, lokale użytkowe. Tak się nie postępuje i tak nie powinniśmy. Powinniśmy przestać postępować na zasadzie zaróbmy ile możemy. Panie Piotrze, pana swego czasu coś łączyło z prezydentem miasta. Jak pan teraz patrzy na tą dawniejszą znajomość, przyjaźń? Ja jako społecznik zostałem zaproszony 4 lata temu na listy wyborcze prezydenta Frankiewicza, ale wielu społeczników, takich jak ja, tak naprawdę zrezygnowało ze współpracy z miastem, ponieważ okazało się, że miasto nie jest w ogóle otwarte na żadne działania. Tutaj tak naprawdę to jest miasto, w którym brakuje aktywności obywatelskiej, ponieważ aktywność obywatelska jest bardzo ściśle. Osoby, które próbowały. Mieliśmy kilka ważnych walk w naszym mieście. Była walka o tramwaje, była walka niedawno o Aleję Lip, ponieważ miasto nasze tnie ogromną ilość drzew. My jesteśmy rekordzistami na Śląsku w ilości wycinanych drzew. Okazuje się, że mamy najbardziej chore drzewa na Śląsku i musimy bardzo dużo ich wycinać. To tak naprawdę ci społecznicy zawsze są rugowani, nie ma współpracy, dlatego nie ma nas tutaj tak dużo, bo w tym mieście coraz częściej ludzie mówią, po co próbować walczyć, bo i tak nic nam się nie uda. I niestety tutaj mieszkańcy kamienicy Przygórnych Wałów, no też z nim mówią, no kilka razy wygrali tą samą potyczkę, a muszą zaczynać wszystko od nowa. Więc no niestety prezydent Frankiewicz, jego ekipa, bo prezydent Frankiewicz jest rządcą, który jest rekordzistą, rządzi dłużej w mieście niż Kim Jong-un i ojciec razem wzięci, to jest tam prawie 30 lat. I tak naprawdę jest zmęczenie materiału. Jest czas na to, żeby mieć nowe spojrzenie na mieście i tak naprawdę możemy się śmiać, ale w latach 90. Była inna rola zarządcy miasta. W latach 90. miasta były biedne, było wysokie bezrobocie, trzeba było zarabiać pieniądze, robić wszystko, żeby kasy te się wypełniały, żeby te problemy jakby tych miast postindustrialnych rozwiązać. Dzisiaj jest czas na to, żeby wykorzystać to, co żeśmy zarobili, to, co poszło z naszych podatków, bo nasze miasto jest bogate, na to, żeby właśnie w takich miejscach nie zarobić tego miliona złotych. Naprawdę to kilka miesięcy temu okazało się, że ten hala podium, która kosztowała prawie 480 milionów złotych, zapomniano tam oświetlenia zrobić. I w bardzo szybkim tempie Rada Miasta w trakcie jednego głosowania przeznaczyła kilka milionów złotych na to, żeby, no chyba prawie 8, na to, żeby to oświetlenie unowocześnić. Ten plac tutaj za nami byśmy kupili i sprzedali 8 razy. I gdybyśmy tylko chcieli, to naprawdę nie jest tak, że nas na to nie stać. Nie jesteśmy Zabrzem, nie jesteśmy Bytomiem, to są miasta dużo biedniejsze, a robimy rzeczy niewyobrażalne. Panie Piotrze, no to prezydent miasta, jak wspomniałem, zapraszaliśmy władze miasta na nasz program, aby rozmawiać, po prostu porozmawiać na te i również poboczne tematy, które widać jakoś się wszystko to układa w jedną całość. Jak pan patrzy w takim wypadku na radnych waszego miasta? No bo pan startował na radnego jako społecznika, pana zaangażowano w te wybory, no i później pan, tak jak pan powiedział, no wycofał się z tego, bo zobaczył jak to wygląda. No
Jak pan ocenia w takim wypadku radnych, którzy no, powinni w takim wypadku też powiedzieć, no panie prezydencie, no może nie tutaj, może nie tak, może pomyślmy, zróbmy coś innego, no ale czy to tak jest? Jak u was funkcjonują władze lokalne? Ja jestem zniesmaczony, że nie ma żadnego radnego. Mam nadzieję, że część z nich po prostu nie mogła z powodów, nie wiem, obowiązków zawodowych, chociaż to jest też ich zawód. No niestety Śródmieście cierpi od wielu lat na brak takiego reprezentanta, który by walczył o Śródmieście i tak naprawdę Śródmieście przez wiele lat traci kosztem innych dzielnic. W innych dzielnicach są inwestycje, może dlatego, że tam więcej mieszkańców jest, może dlatego, że tam jest więcej wyborców, a tak naprawdę Śródmieście od wielu lat niszczeje. I dlatego no, można powiedzieć, że żaden radny się Śródmieściem nie interesuje, niestety. Bo to jest trudna sytuacja, ale też, no niestety, to musimy o tym powiedzieć. Bardzo ważni ludzie, bardzo duże środki są kładzone na to, żeby kupić te niektóre tereny. Bardzo to są często też powiązania biznesowe. Ci biznesmeni czasami finansują kampanie wyborcze. No, wiemy, jakie są problemy polskich samorządów. Niestety, część radnych, także wychodząc z własnego interesu, nie chce brać w takich rzeczy udziału, ponieważ tak naprawdę boi się, komu może zaszkodzić. Niestety, trzeba odwagi też na to, żeby stanąć i powiedzieć, na to nie pozwalamy. Dziękuję. Mówił pan Petros Tovmasyan, mieszkaniec Gliwic. Proszę państwa, no, czy nasz program spowoduje refleksję? No i pytanie, u kogo ta refleksja ma nastąpić? Czy tylko u władz miasta, czy też u inwestora? No bo inwestor nabył pewien grunt, chce na tym zarobić, jego prawo. No ale pytanie również o prawa do godnego i bezpiecznego, zdrowego życia dla mieszkańców, dla tych, którzy już tutaj mieszkają. Pan Andrzej Pieczerak, Rada Osiedla Śródmieście. Panie Andrzeju, czy rzeczywiście to Śródmieście, Stare Miasto, musi być tak zabudowane? Czy musi? Ja powiem pani tak. Przytaczane już tu przez przedmówców argumenty o tym, że stara zabudowa musi być uzupełniona i moim zdaniem obłudne twierdzenie władz miasta, że tak było i musimy tak odtworzyć, nie ma się nijak do ochrony zabytków i do ochrony zabudowy średniowiecznej Śródmieścia. Bo ja pragnę tylko przypomnieć, o czym władze miejskie zdają się chyba zapominać, że kiedyś założeniem miasta Gliwice było budowanie go jako miasta ogrodu. Mieliśmy przed wojną znakomitego urbanistę Karla Szabika oraz Ryszarda Ridla, który był odpowiedzialny za zieleń w tym mieście. Kiedyś, co jest teraz nie do myślenia, można było w Gliwicach chodzić zielonymi traktami z dzielnicy do dzielnicy, z ulicy. Było pełno zieleni. Ta zieleń została wyrugowana i jakoś miasto sobie tylko przypomina o tych budynkach, które przestały istnieć, ale o tych terenach zielonych, o tych plantach, gdzie nad starym kanałem, gdzie były arterie i planty, postulowaliśmy od lat, żeby przywrócić to, żeby była droga zielona, którą można się przemieszczać z dzielnicy do dzielnicy. To nie. Teraz mamy tam drogę szybkiego ruchu, a wycinając dziesiątki tysięcy drzew, mówiono nam, że taki jest koszt nowoczesności, a rzecznik prasowy urzędu wręcz mówił, że to jest miasto, jak ktoś chce zieleni, to niech się z miasta wyprowadzi. Nikt nie musi tutaj mieszkać. Tak nam mówiono. Można starówkę ożywić, jak robią to wszystkie miasta na świecie. Właśnie poprzez zieleń, poprzez małą zabudowę. Tak, której nie było być może w średniowieczu, bo pręgierz może był, ale różnych huśtawek i rozrywek nie było. Oddać przestrzeń publiczną mieszkańcom. Każde miasto, nawet te średniowieczne, miało przestrzeń publiczną, czy to był targ, czy to był park, gdzie ludzie się mogli spotykać, swobodnie dyskutować, rozmawiać, wychodzić z dziećmi. Gliwice z tego odarto. My się możemy spotykać w centrum handlowym i możemy się spotykać na ulicy betonowej, a nie zapominajmy, że największą wartością, do czego już dawno urbaniści doszli, a średniowieczni mieli w pamięci naturalnej, największą wartością miasta jest to, że stanowi go społeczność, która ma wszelkie możliwe
udogodnienia, żeby życie w nim było jak najprzyjemniejsze. Ludzie nie dlatego się do miasta wyprowadzali, że tam jest źle, tylko że miasto dawało im komfort. A my odzierając się z tego komfortu mówimy, my, władze miejskie, mówimy, nie, taki jest koszt nowoczesności. Tak będzie lepiej, tak będzie lepiej. A przepraszam, a nie lepiej zapytać mieszkańców, jak będzie lepiej? Nie lepiej popatrzeć w statystyki? Gliwice są nadal 8 co do wielkości miastem w Polsce i najwięcej ludzi ucieka z miasta. Miasto przyłącza coraz to kolejne dzielnice i wsie, a mimo to drastycznie spada ilość mieszkańców. Dlaczego? Dlatego, że tu jest... dziecko w przedszkolu by sobie odpowiedziało, czego mu potrzeba. Czego mu potrzeba do życia? Nie tylko miejsca, gdzie zarabia pieniądze, ale gdzie odpoczywa, gdzie może spotkać się ze znajomymi. Niech pani mnie nie pyta o życie kulturalne w Gliwicach. To też jest postęp nowoczesności. Wytępiono w Gliwicach praktycznie całą... Ziemiona, da. Ziemiona. Siemionowna. Ale powiedzmy kino, takie stare, jedno. O losach teatru muzycznego nie będę mówił, bo to przykra sprawa. Jazz club, który tutaj był najsilniejszy. To było kiedyś miasto akademickie. Nadal jesteśmy miastem akademickim, tylko kultury w nim nie ma. Dziwne. Dziękuję bardzo. Myślę, że ta wypowiedź nie wymaga komentarza. Przejdę jeszcze do rozmowy z panią Janiną. Pani Janina prosiła o głos, tak? Chcę powiedzieć, że firma Elipsa, kupując ten plac, doskonale wiedziała, że lokatorzy posesji przyległych do tego placu sprzeciwiają się zabudowie. I jeżeli ta firma kupiła ten plac, to teraz bardzo prosimy, żeby ten plac stał się zieleńcem, i żebyśmy widzieli trochę zieleni, trochę słońca, żebyśmy oddychali, a nie żebyśmy byli zamurowani, a nasze mieszkania straciłyby w ogóle na wartości. Wykupione mieszkania. Tyle. Dziękuję bardzo. Był to głos pani Janiny Żyteckiej, mieszkanki kamienicy, która znajduje się tuż za naszymi plecami. Ponownie pan Petros Tovmasian. Panie Piotrze, jak w takim razie wobec tego wszystkiego widzi pan rozwój waszego miasta, ponieważ jako osoba, no społecznik, tak pan się określił, jako również osoba, która wnosiła wnioski do o to, jak zagospodarować ten plan, również inne, również społeczne projekty, które mają w jakiś sposób wasze miasto, no, przystosować do ludzi, unowocześnić, no po prostu macie jakieś pomysły. Czy w wypadku takiego obrotu spraw, jak to ma miejsce teraz, że no w jakimś sensie można zrozumieć właściciela, że nie chce przyjechać, do tego się człowieka nie zmusi, natomiast władze publiczne no piszą, że one nie mogą uczestniczyć w tym programie. Ja sobie tą sytuację tej tutaj kamienicy przy Górnych Wołów wyobrażam sobie w taki sposób. I to moim zdaniem się często zdarza w tym mieście, że właściciel miejski mówi, no dobra, nie mogę niczego zbudować, jestem tutaj właścicielem komunalnym, tutaj TPS był, i skoro nie mogę niczego zbudować, to tak naprawdę dzwonię do pierwszego znajomego, którego znam, i mówię, słuchaj, ty będziesz miał łatwiej. Sprzedamy to tobie, a ty sobie to spokojnie zbudujesz. To jest jak w soczewce coś takiego, co się nazywa układem samorządowym, tak? Czyli jest biznesmen, który zna właściciela, zna kogoś, jakiegoś urzędnika, urzędnik dzwoni, mówi, drogi kolego, no my tutaj mamy problem, mieszkańcy, oni, no przecież ci mieszkańcy, prawda, finansują tą jednostkę, która miałaby tą budowę robić, dla nas to jest zbyt trudne, umywam ręce, proszę bardzo, weźcie to, na pewno konserwator powie, że nie ma żadnego problemu, budujcie, pewnie będą krzyki, ale będziemy udawać, że nic się nie dzieje, nie będziemy odbierać telefonów, będziemy pisać niejasne pisma i sprawa się stanie. Takich rzeczy w tym mieście dzieje się bardzo dużo. I takich rzeczy jest bardzo dużo. Dlaczego się tak dzieje? Dlatego się tak dzieje, że jeżeli się nie mylę, 27 lat, tak? Od 27 lat w Gliwicach rządzą ci sami ludzie, personalnie, wiceprezydenci, po te
też prezydent po 27, a wiceprezydenci po 20 kilka lat. W instytucjach, najważniejszych jednostkach miejskich rządzą ci sami ludzie. Proszę pana, jakby pan prowadził ten program 20 lat, no miałby pan dość? Czy to jest naprawdę naturalna sytuacja? Zmęczenie materiałów. W każdej dobrej firmie nikt nie trzyma menedżera 3 dekady. To są podstawowe zasady zarządzania. Niestety sytuacja jest taka, że jeżeli ktoś w latach 90. został prezydentem, i tak jest w bardzo wielu polskich miastach, i w tych latach 90. utrzymał się dekadę, półtorej dekady, to nikt go już nie może usunąć. Ponieważ nikt już nie może stanąć w szranki z takim władcą, takim zarządcą, ponieważ on jest zbyt silny. On ma wpływy biznesowe, wpływy polityczne, wpływy wielu różnych zakresów i tak naprawdę nikomu się nie opłaca, wszyscy się boją stanąć w szranki z takim prezydentem. A on się utrzymuje, on bardzo długo jest i podejmuje niemądre decyzje, bo nie ma, nie ma płodozmianu, nie ma zmiany sposobu patrzenia na politykę. Jaka jest przyszłość? No musimy i mieszkańcy muszą w końcu wziąć sprawy w swoje ręce i wreszcie musi się zmienić władza w mieście. Tak naprawdę chyba mam wrażenie, że to jest właśnie ten czas. Powoli ludzie zaczynają mieć dość. Ludzie zaczynają zupełnie inaczej postrzegać miasto. Ludzie zaczynają mówić, okej, mam już pieniądze, tak stać mnie na to, żeby pojechać na wakacje, stać mnie na to, żeby kupić samochód, ale wreszcie chcę mieszkać w czystym mieście. No przecież ja mam dzieci, tak? Chcę wreszcie, żeby te dzieci nie oddychały powietrzem. Mieszkańcy Gliwic, dzieci, które to są... To ci ten samochód, właśnie. A te lichwiarki pożyczkówki się pytają tylko o ten samochód. Lichwiarki pożyczkówki pytają się tylko o ten samochód. Że tak naprawdę każdy z nas jest tak naprawdę palaczem, niezależnie od tego, czy pali papierosy, czy nie. To jest smog, zabija setki tysięcy... A te lichwiarki pożyczkówki się pytają tylko o ten samochód. Tutaj niedaleko Instytut Onkologii. No, pani profesor przecież reprezentuje też Instytut Onkologii. To są poważne problemy i to też jest problem tego miasta. Tak? Nie tylko to, że tutaj ktoś stoi w korku, nie tylko to, że nie ma gdzie zaparkować. To są realne problemy tego miasta i czas o tych problemach myśleć. Ale nie można myśleć, kiedy przez 3 dekady jest się zamkniętym w jednym biurze, kiedy przez 3 dekady rządzi się po prostu urzędnikami, kiedy w naszym mieście nie ma tak naprawdę też wolnych mediów prawie że. Poza jedną gazetą, która z roku na rok zmniejsza liczbę sprzedawanych gazet miesięcznie, tygodni, to tak naprawdę nie ma wolnych mediów. Więc kto o tym powie? Kto napisze? Dzięki temu, że jest taka telewizja jak wasza, mieszkańcy mogą zabrać głos. Ale ile było artykułów? Tak naprawdę o tej sytuacji w gliwickich mediach był jeden artykuł. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę inna gazeta, gdyby o tym napisała, następnego dnia straciłaby sponsorów. Ja znam osobiście różnych redaktorów naczelnych i mówią, Petros, napisz na Facebooku. No ty nie masz tam, prawda? Napisz na Facebooku, nie będę pisał, bo tak naprawdę miasto rządzi głosem mieszkańców za pośrednictwem płatnych reklam. I to są problemy tego miasta, ale to wszystko już się kończy. Takie rzeczy, takich sytuacji w naszym mieście jest bardzo dużo i czas wreszcie się temu postawić. Dziękuję. Pytał pan, czy po 20 latach miałbym dosyć. No można powiedzieć, że co środę taki kolejny ciężki temat, można w depresję wpaść, ale dzięki takim aktywnym ludziom jak pan i nasi dzisiejsi goście, proszę wierzyć, że chce się prowadzić programy, tym bardziej jeśli się wie, że się reprezentuje instytucję, o której powiedział pan Petros, że jako jedyni tą sprawą się interesujemy i to daje również nam pęd. Proszę państwa, w szkołach takie robi się dzieciom różnego rodzaju zabawy i zajęcia i pisze się, napisz, co to jest dom, co rozumiesz pod pojęciem dom. Jedne dzieci piszą, czy jest to komin, drzwi, balkon, ogródek, garaż. Inne dzieci piszą, dom to mama, tata, bezpieczeństwo, dom to miłość. Czy o takie domy nam chodzi, tylko budynki z cegieł, czy też ze szkła i aluminium? Z tym pytaniem państwa zostawiamy z Gliwic. Żegnają się Gabriela Schroeder i Adam Ślusarski. Tu Radio Maryja, katolicki głos w twoim domu. Witamy was, drodzy rodacy na kontynencie amerykańskim, pozdrawiając w imię Jezusa i Maryi. Zapraszamy was do spotkania w rodzinie Radia Maryja
która spontanicznie rodzi się pośród nas jako odpowiedź wiary i zaangażowania pod wpływem usłyszanego słowa. Przyjmijcie dar Radia Maryja, które dotarło do waszych domów dzięki zaangażowaniu wielu Polaków. Bądźcie apostołami tego dzieła, współtworząc je przez modlitwę, kontakt telefoniczny i wsparcie duchowe i materialne. W Radiu Maryja zapraszamy.